Jak wam się czekało na kolejny odcinek Zasilacza? Nam, no cóż, nie czekaliśmy zbyt długo, bo nagrywamy je w ciągu, ale zastanawiamy się nad tym, jak to jest czekać. Lubicie czekać? Ty, Piotrek, lubisz czekać? Nie. Nie, nie lubisz czekać. Nie. Ale że nigdy nie lubisz czekać. W sensie, generalnie nie lubię czekać na coś, co chcę, ale nie mam problemu na przykład czekać na autobus. Nie mam problemu. Okej, bo ja na przykład wyobrażam sobie i tak... Nie mogę sobie teraz historii jakiejś przypomnieć, ale jak próbuję sobie wyobrazić, że czegoś bardzo chcę i wiem, że to będzie dzisiaj, to czekanie nie jawi mi się takim strasznym, nie? Dzisiaj będę już miał, nie wiem, to coś, nie? Bardziej odnosiłem to do czasów bycia, nie wiem, dzieckiem, nie? Że coś takiego niezwykłego będzie, będę to już miał i te ostatnie chwile tak raczej pozytywnie, taka ekscytacja. Ale no właśnie, jak to jest z tym czekaniem? No to zależy chyba od różnych czynników, nie? Zależy na co się czeka, jak długo się czeka. No nic, mamy dzisiaj tekst, który chcielibyśmy przeczytać i na nim się skupić, bo to jest ostatni fragment z przypowieści Salomona, który z wami przeczytamy. Ostatni odcinek, który razem nagrywamy. Potem już ktoś inny będzie kontynuował. A fragment, który jest do przeczytania, jest w 13 rozdziale. Tak, werset 12. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Więc mowa tutaj jest o tym, że jest oczekiwanie, które sprawia ból, ale jest określone jako przewlekłe. Nie? Nie, że za długo. Tak. No oczywiście, to jest bardzo rzecz umowna, co to znaczy za długo. Zależy od cierpliwości, od tego, co to ma być, tak dalej, nie? Ja mam takie wspomnienie powtarzające się regularnie co roku. W ogóle lubiłeś się uczyć? Nie. Dobra, szkoła? Lubiłeś szkołę? Raczej nie. Dobra, więc może będziesz miał tak samo. Gdy przychodził ten okres, wakacje? Kiedy trzeba się było uczyć i wakacje były gdzieś tam daleko, to przez jakiś czas się o tym nie myślało, ale przychodził taki moment, kiedy już zaczynało się myśleć o tym, że wolne. I ten moment... Ten czas się tak dłużył do tego momentu, kiedy wreszcie one nastaną, że no to było, no nie wiem, ja tego nie przeżywałem jakoś tak, ojej, na szczęście kolejny dzień. Nie, właśnie kiedy się to wreszcie skończy. Plus był taki, że w szkole te ostatnie dni zwykle były takie trochę lżejsze. Tak, lżejsze, ale mimo wszystko wspominam to jako takie oczekiwanie, mogłoby się to już skończyć, nie? Mogłoby się skończyć. To jest dobre porównanie do wakacji. Dlaczego w ogóle wybraliśmy ten tekst? Powiesz nam? Dlaczego wybraliśmy? Wydaje nam się, że to jest dość ważny temat, tym bardziej w kontekście adwentyzmu. Tak jest. Dlatego, że jest wiele wersetów, które można byłoby poruszyć w kontekście oczekiwania powtórnego przyjścia Jezusa, ale wydaje się, że jakby się kto nie czuł, bo są lepsze i gorsze momenty, w których naprawdę człowiek mówi, Boże, tak już bym chciał, żebyś przyszedł i żeby to się wszystko skończyło. A są takie momenty, kiedy jeszcze ma człowiek jakąś taką poczucie misji, spełnienia, jest widzieć, że coś jest do zrobienia i robi to z ochotą. Ale jakby nie było, to koniec końców jest, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. I właśnie finał tego wszystkiego jest chyba taki najważniejszy i najlepszy, że każdy, kto jakby dotrze do tego punktu, to właśnie będzie uradowany. Bo Salomon w swojej księdze jednej i później drugiej pisze dużo o życiu, o mądrości, o tym, jak przeżyć to godnie, jak być użytecznym, jak nie być leniwym, jak stać się mądrym, jak bać się Boga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiadomo, że w tamtym czasie te rzeczy, i w ogóle do dzisiaj one są bardzo ważne, ale gdy myślimy o tym jego przesłaniu, to my jako adwentyści staramy się widzieć w tym, może nie w tych konkretnie słowach, ale w tych zasadach, które on wyraził, też coś takiego pełnego. To i tutaj, gdy on mówi o oczekiwaniu i o tym, że ono się dłuży i jak się dłuży, to że boli, to jest coś, co zresztą jak teraz powiedziałeś, nie? Co naprawdę czasem doskwiera tak bardzo. Bo myślimy o tym, że no dobre rzeczy obiecano, odpoczynek obiecano, że skończy się to, co złe, szczególnie wtedy, gdy właśnie coś się takiego dzieje trudnego, nie? I człowiek myśli,
Tak byłoby dobrze, żeby już się to stało, a czekamy tak długo. Już nie tylko my czekamy, bo ja mogę powiedzieć, że czekam, no nie wiem, kilkanaście może lat od kiedy uwierzyłem, jakkolwiek. Chociaż ja od dziecka w zasadzie, to tak zabrzmiało. Ale możemy powiedzieć, że czekamy od czasów stworzenia i ciągle wszyscy doświadczają tego, no mimo wszystko rozczarowania, że to jeszcze nie teraz, że jeszcze nie teraz. Apostołowie myśleli, że to już będzie, a to jeszcze nie było teraz. A Wycliffe myślał, że to już, Husyci myśleli, że to i tak dalej, wszyscy myśleli, że już, to jeszcze nie teraz. I my też czekamy i mamy nadzieję, no może to już, patrzymy na to wszystko, co się dzieje i mamy nadzieję, że to wszystko to są jakieś ostatnie rzeczy. Nie możemy mieć tej pewności, ale ta nadzieja ciągle nas pędzi do tego, że może to już i czekamy na to, co Salomon nazwał tu tym drzewem życia, że to przeciągające się oczekiwanie, które sprawia sercu ból, ono się skończy i to zakończenie będzie jak drzewo życia. Taki koniec. To jest chyba właśnie to porównanie do drzewa życia jest... Może ono nie uderza tak w wyobraźnię, że do czegoś smacznego, do czegoś upragnionego, ale drzewo życia jest no, synonimem jakby właśnie rozkwitania i życia i czegoś, co jakby co jest celem takiego spełnienia. No, ciężko to opisać, ale właśnie ja jak sobie patrzę na ten fragment, to warto jest myśleć również w kontekście powtórnego przyjścia, nie tylko, że minie to, co złe, ale warto jest zacząć częściej myśleć o tym, co tam jest fajnego. I szukać... Nie mamy zbyt dużo wzmianek w Biblii o tym, jak będzie wyglądała nowa ziemia i co tam będzie, ale jest jakby poruszając wyobraźnię i nawet z tych kilku fragmentów można spróbować sobie wyobrazić, chociaż czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co poza ludzką wyobraźnią jest, to na pewno tam spotkamy, ale jakby jak sobie próbuję wyobrazić świat, w którym nie ma egoizmu, w którym nie ma rywalizacji, w którym każdy cieszy się sukcesami innych, w którym każdy jest dumny z tego, że drugi coś lepiej zrobił i osiągnął, kiedy ciągle patrzymy na siebie i cenimy wartość drugiego człowieka, kiedy mamy możliwość właśnie nie tylko spożywania jakichś warzyw, owoców, które są niczym nieskażone, ale również i jakby cieszyć się pełnią życia bez potrzeby właśnie, bez jakby tracenia czasu na to, że no musisz coś zrobić, żeby żyć, żeby funkcjonować, coś zostawić. Po prostu robisz to, co jest spełnieniem. Mhm. Nie? Jak sobie myślę o tym, chcę być w takim miejscu. Chcę być w takim miejscu. I tych rzeczy można znaleźć jeszcze więcej. I myślę, że marząc o tym, tym bardziej właśnie oczekując tego, kiedy to przyjdzie, powiem tak. No ale to jest właśnie, to co mówisz jest takim dobrym oddaniem tego, gdy wspominamy takie momenty, kiedy otrzymaliśmy coś, na co czekaliśmy. Bo jak na coś tak naprawdę czekamy, tak bardzo, nie wiem, ktoś czeka na rower, ktoś czeka na samochód, ktoś czeka na zakończenie dróg, no cokolwiek to jest. I także aż nogami trupczemy, żeby wreszcie to otrzymać. I to dostajemy, to jest to drzewo życia. To znaczy, to jest ten moment, kiedy mamy wszystko. My wtedy, w tym momencie nie myśli się o tym, że chce się lepszy dom. Nie myśli się o tym, że chce się, nie wiem, pojechać na wakacje. To jest ten moment, kiedy nic więcej nie trzeba. Nie trzeba jeść, nie trzeba pić. To jest ta chwila, nie? I jeżeli tak pomyślimy o tym, o czym mówisz, że ta przyszłość jest momentem spełnienia, ja tutaj nie mówię, że tam nie będziemy mieli pragnień, marzeń i za nimi nie pójdziemy, tylko że w tym dobrym sensie to będzie takie do pochwycenia wszystko, no to jest taki świetny obraz odpoczynku tego nowego świata, które nadchodzi w przeciwieństwie do tej pogoni, która jest tutaj. Tak. Więc tego spełnienia naprawdę wszystkim byśmy życzyli. Życzę Ci, Piotrze. Dziękuję bardzo. Spełnienie obietnicy powtórnego przyjścia i zbawienia. Ale też i również innych spełnienia marzeń, które jeszcze są tutaj na ziemi. Będziemy się modlić. Najpierw Wy, a potem my.
Ojcze drogi, dziękujemy, że to się stanie. Że ten dzień, kiedy historia tego świata w takiej wersji, jaką znamy, ona się skończy i przyjdzie ten lepszy, obiecany. I dziękujemy, że w tym już tutaj możemy przeżywać różne takie dobre chwile, takie dobre momenty, które są jakimś takim przedsmakiem tej przyszłości. Ojcze, o wiele rzeczy na ten moment moglibyśmy prosić, ale prosimy w zasadzie, zgodnie z tym, jak Twój Syn nas uczył, aby przyszło już Królestwo Twoje. I prosimy, byś w Jego imieniu nas wysłuchał. Amen. Amen. No to co? To życzymy Wam, żeby Jezus przyszedł i nie było już kolejnego zasilacza. Ale gdyby los potoczył się inaczej, to zapraszamy Was już jutro na spotkanie z nowymi twarzami. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Fajnie.